Ogień zaskoczył mieszkańców bloku kilka minut po północy. Na miejsce wezwano aż 15 strażackich zastępów. Prokurator ustala szczegóły tego zdarzenia. Bezpośrednią przyczyną tego pożaru było nieostrożne obchodzenie się z ogniem przez mieszkańca budynku. Obecnie trwają czynności, które zmierzają do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, przede wszystkim jednoznacznego ustalenia bezpośredniej przyczyny pożaru. Niestety ten pożar okazał się tragiczny w skutkach. W wyniku przeprowadzonych oględzin na miejscu zdarzenia z udziałem biegłego zakresu pożarnictwa w mieszkaniu stanowiącym zarzewie tego pożaru ujawniono zwłoki mężczyzny. To 47-letni mieszkaniec Jawora. Śledczy z Jawora nikomu nie postawili zarzutów w związku ze sprawą. Postępowanie prowadzone jest w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz w mieniu w wielkich rozmiarach, z którego skutkiem jest śmierć jednej osoby, mieszkańca, lokatora tego budynku. Sekcja zwłok ofiary wyjaśni też, co było bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny.